27 kwietnia w kościele pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi Panny w Cieszynie Bobku odbyła się msza święta dla małżeństw z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich w ramach spotkań we dwoje z Jezusem. Dzisiaj mamy mszę świętą dla małżeństw z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i indywidualnym błogosławieństwem każdego małżeństwa. Organizatorami jesteśmy my i chcieliśmy po prostu, aby małżeństwa z różnym stażem odnowili sobie przysięgę małżeńską i przypomnieli sobie, jak było kiedyś. Jesteśmy organizatorami wieczoru we dwoje. Zapraszamy małżeństwa, narzeczonych na takie randki we dwoje. Odbywają się raz w miesiącu w różnych restauracjach. Mamy wykład, na każdy wykład i później są warsztaty, ćwiczenia. Ćwiczenia są w parach. Są one po to, aby wzmocnić i budować więzi małżeńskie. I gdzie ewentualnie szukać jakiejś informacji? Każdy może do nas dołączyć w każdym momencie. Przed każdą randką robimy plakat z informacjami, gdzie odbędą się takie randki, kto będzie prowadził i jaki jest temat. Więc po prostu mamy zapisy, ilość miejsc ograniczona i po prostu kto się zapisze, to wtedy zapraszamy. A więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym Wieczory we dwoje. Tam na bieżąco informujemy o naszych wydarzeniach i inicjatywach, jakie będą podejmowane. No bo czemu ma właśnie też służyć te dzisiejsze takie jakby odnowienie tych ślubów? No właśnie temu, żeby nie było tyle rozstań i tyle rozwodów i tyle tragedii rodzinnych. Uważamy z żoną, że właśnie pogłębianie swojej relacji, budowanie jej czasami od nowa, poznawanie siebie na nowo jest bardzo ważne na każdym etapie małżeństwa, w każdym stażu i dla nowych małżeństw, i dla małżeństw z kilkudziesięcioletnim stażem. Więc uważamy, że jest to potrzebne, a dodatkowo, jeżeli szukamy tutaj wsparcia też Pana Boga, może On nam dać tak dodatkową siłę i pomóc nam w budowaniu, w utrzymywaniu tych swoich relacji. Ale wszyscy, którzy dotąd nam prowadzili, to są wszyscy doradcy życia rodzinnego albo psycholodzy nasi. A dzisiaj jeszcze tu będzie temu tej Eucharystii towarzyszyć piękna oprawa muzyczna. Kto bierze udział i z wykonawców jeszcze? Zagra dla nas zespół Eternum. Z Cieszyna, z Pastwisk? Zgodzili się, żeby dla nas zagrać. Dziękujemy bardzo też zespołowi Eternum za to, że wspierają naszą inicjatywę i że zgodzili się pomóc nam w tej inicjatywie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.